Wszystkiego w tym roku, naprawdę można się spodziewać wszystkiego, dlatego że mnóstwo atrakcji przygotowaliśmy podczas drugiej edycji festiwalu. Taką nowością to będzie to, że rozbijemy pole namiotowe na Podzamczu. Generalnie w tym roku zamek bardzo mocno włącza się w nasz festiwal, bo i taśmy będą rozwieszone na Podzamczu. Zapraszamy serdecznie do leśnicy. Tutaj jest taka ulotka, którą będzie można nabyć na infopoincie i tam będą wszystkie informacje odnośnie naszych zaproszonych gości. Serdecznie zapraszam na naszą paradę kolorową, która odbędzie się w sobotę, ale również świetne będą przedstawienia w Kościele Świętego Jerzego. W piątek mamy o godzinie 16:45 taki początek festiwalu. Luca Burage to jest czołowy artysta, jeżeli chodzi o scenę żonglerską na świecie. W sobotę Matthias Romir, cudowne przedstawienie. Myślę, że osoby, które znają Matthiasa Romira, nie muszą specjalnie być przekonywane przeze mnie. No i w Varieté o godzinie 21 w niedzielę w Kościele Świętego Jerzego. Ponadto warsztaty dla dzieci, na które serdecznie zapraszamy. Warsztaty dla osób zaawansowanych również. Szalonych mnóstwo atrakcji, olimpiada żonglerska, która odbędzie się w rynku o godzinie 15 w niedzielę. Świetny pokaz Gregora Wolnego, któremu rok temu nie udało się wystąpić z powodu braku pogody w Oleśnicy. Tym razem 3 razy będzie występował w Oleśnicy, więc może w któryś dzień pogoda mu nie spłata figla. Co jeszcze takiego ciekawego? Moc atrakcji, naprawdę. Do Oleśnicy warto przyjechać w tym czasie, bo ona zmienia swoje oblicze na trochę bardziej przyjazną i cyrkową. Kolorową. I kolorową stolicę chyba cyrkową Polski, mam nadzieję. Moja Oleśnica.pl